Stylu klasycznym z roku 1986. Aktualnie wiceburmistrz dzielnicy Bielan. Jest wśród nas pan Andrzej Malina. Serdecznie witamy, panie burmistrzu. Nie zabrakło pana Andrzeja Grabowskiego, radnego dzielnicy Targówek. Serdecznie witamy, wielki sympatyk polskich i warszawskich zapasów. Wśród nas mamy zaszczyt goszczenia pana Tomasza Gajewskiego, asystenta społecznego posła Pawła Lisieckiego. Serdecznie witamy. Pozwólcie państwo, że przywitam członka zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego. Jest już nas pan Dariusz Stępień. Swoją obecnością zaszczycił nas również i delegat techniczny, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Zapaśniczego, pan Maciej Sławski. Serdecznie witamy, panie Maciej. Nad całością dzisiejszej imprezy czuwa skład sędziowski, na czele którego stoi sędzia główny, dwukrotny mistrz olimpijski, pan Andrzej Wroński. Mamy zaszczyt goszczenia honorowego prezesa Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Zapaśniczego, pan Jan Żurawski. I kolejny honorowy prezes, szanowni państwo, legenda zapasów na terenie dzielnicy Targówek, prezes Roman Soroczyński. Pozwólcie państwo, że przywitam również działacza społecznego polskich zapasów, sponsora wielu imprez zapaśniczych na terenie Warszawy, pan Andrzej Żurawski. Serdecznie witamy, panie Andrzeju. Nie zabrakło wśród nas pierwszego mistrza Europy w stylu wolnym, pan Andrzej Kudelski. I oczywiście należy wspomnieć o organizatorze dzisiejszych zawodów. Pozwólcie państwo, że przywitam prezesa UKS Zdrowie Targówek, pan Tadeusz Zalewski. Imprezy bardzo proszę prezesa Polskiego Związku Zapaśniczego, pana Andrzeja Suprona. Cóż mogę powiedzieć, wielokrotnie miałem okazję być na takim wspaniałym widowisku zapaśniczym, bo tak mi trzeba to nazwać. Można by powiedzieć, że mam przyjemność dzisiaj stać naprzeciwko prosów zapaśniczych, swoich kolegów, gdyż wasz wiek jest bardzo zbliżony do mojego. Podziwiam was, naprawdę szczerze was podziwiam i cieszę się bardzo, że was tak długo i jeszcze tak długo wytrwa, że przedłużacie swoją młodość, że pokazujecie przykład młodszych, że zapaśnik to człowiek wyjątkowo sprawny. To człowiek z charakterem od samego początku do samego końca. Dzisiejsze połączenie tej młodości i tego doświadczenia na tych dwóch matach było niesamowitym wrażeniem. Wrażeniem dla każdego, kto po raz pierwszy mógł zobaczyć zapasy kilku pokoleń. Bo takim pokoleniem tych wspaniałych zapasów, wspominających te piękne czasy, czasy za Andrzeja Kudelskiego, mojej skromnej osoby, Andrzeja Wolskiego, to była epogeum naszych wspaniałych mistrzów i osiągnięć. Wy jesteście tego przykładem, że jeżeli się chce, to można. Mam nadzieję, że ci najmłodsi będą czerpać z was inspirację.
Także, żeby nie przedłużając, bo wiem, że już Duch was ciągnie na tomaty, żeby udowodnić, nawet nie to, że jesteście najlepsi, ale że cały czas jesteście sprawni. I to naprawdę imponuje. Szczerze jeszcze raz wam tego gratuluję i życzę oczywiście powodzenia. Mistrzostwa Polski w zapasach weteranów uważam za otwarte. Dziękuję bardzo panu prezesowi. Ja studio proszę o marsz, a sędziów o wyprowadzenie zawodników. 5 minut rozgrzewki i za chwileczkę rozpoczniemy walki 16. Mistrzostw Polski Weteranów. Nie, 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 nie
jesteś sam jeden? Tak, no śmiało, śmiało. Sam tu z koleżanką. Ale 6 minut leci. 6, a no to czas mamy.
Ile czasu ustawione? 26 minut ustawione. A to mamy klasę dyk. Na macie cerczy, strzelane zwycięża, zamykamy Lucukaję, sobie zrobię karbunę. Szymon Niemiecki, a to jest Białowak, Władysław Tymoczko, Kawka z Warszawa. Mata C. Przygotują się zawodnicy kategorii. To najwyżej zrobimy przerwę, jak będzie. Błażej Tomala, Piast Wola, Konrad Filczak, LKS, klasysta. Thank you.
do zawinęła, no to już mi nie pokażę. Zwycięża Mirosław.
I kolejna walka w tej kategorii, przypominam, kategorii 78 kg w grupie Kroma B. W kostiumie czerwonym Lech Szcześniak Polska, w kostiumie niebieskim Konstantin Kebal Białoruś. Przygotują się zawodnicy kategorii 62 kg grupa wiekowa A. Rafał Kiełpiński, Krzysztof Grzybek.
Sędzia Roman Czwaliński na macie trzeciej linii, a najmniejszych wątpliwości, że łopatki dotknęły maty, tym samym zwycięża Mateusz Kadasiński, technik Świdwin. Kolejna walka na macie C. Kasper Kielpiński, MLKS Wisła Świecie kontra Ireneusz Głowacki, Sokół Lublin, a na macie B zwycięstwo odnosi Konstantin Chema, Białoruś. Dobra, przejdźcie, bo ja mam tutaj teraz... Aha, jeszcze jest okno. Kategoria 62 kg, mata B. Czerwony kostiumie Rafał Kielpiński. Polska w kostiumie niebieskim Krzysztof Grzybek. Polska, przygotują się zaś kolejni zawodnicy, tym razem walczący w kategorii 78 kg. Adam Rus, Zbigniew Nowak, ale przechodzimy do maty C. Na macie C zawodnicy kategorii 57 kg. Kasper Kielpiński oraz Ireneusz Głowacki. A przygotują się Kacper Berejowski, Sokół Lublin i Kacper Nowakowski, Ceramik Kłopoczyn. Czyli sędziujemy dobrze, nie sprawdź. Do kolejnej walki na macie. Ale czekaj, ja sędziuję. C, przygotują się Arbi Magomedow, Wschód Białystok, Igor Pajoszewski, Czarni Połaniec, walka o brązowe medale. Zresztą wygląda w tej chwili walka na macie C, to również walka o medal brązowy. Zdobywa go Kacper Nowakowski, Ceramik Krotoszyn. Szanowni Państwo, mata C, kategoria 61 kg, walka o pierwszy brązowy medal tej kategorii. Armii Magomedow, Wschód Białystok, Igor Pariaszewski, Czarni Połaniec. Przygotują się Ibrahim Zanukajew, Kawka z Warszawa, Bartłomiej Kycy, ZKS Star Rzeszów. Po stronie walczącego w niebieskim kostiumie
byłego zawodnika CWKS Legia Warszawa. Walczący w czerwonym kostiumie Sławomir Dus, to był reprezentant Kartuzy Kartuzy. Jeszcze nie tak dawno, czyli około godziny temu, zawodnicy zmierzyli się walce o złoty medal w kategorii 110 kg w kulturze stylu wodnym. Tam górę miał Sławomir Dus i jego umiejętności, ale teraz sytuacja się zmieniła i powiedzmy, że pan Jacek Sidorowicz prowadzi 2-0. Dużo myślisz, czy jest mi walk? Nie. Na macie CS zwycięża, zdobywając brąz, zrobił medal, Armii Magomedow, Stutgalsko. Na matę zapraszamy i gratulujemy z Urukajew, Kawkaz Warszawa i Markowiec ZKS Rzeszów. Przygotują się zawodnicy kategorii 79 kg. Andrzej Śliaga, Stutgalsko, Kasper Szlity, ZKS Rzeszów. Rafał Lipiński,
Akcji w Lesimie Niebieskim były zawodnik klubu sportowego Siła Mysłowica Krzysztof Żywek. A przygotują się Adam Rus i Zbigniew Nowak, kategoria 78 kg. Za to na macie C toczy się zażarta walka o brązowy medal w kategorii 61 kg w osobie czerwony reprezentujący Kaszka z Warszawa i grafik Merzułkaj. Jego przeciwnikiem jest reprezentujący ZKS Stal Rzeszów Bartłomiej Kyc. Ostatnie sekundy, jeszcze próba wykonania akcji. No i jaka decyzja sądowska? Się nie przerywa. Jest. No. Niebieski jeden tu. Po prostu nie przestawił się z żadnego. Przodem do ciebie. Przodem do. Przodem. Dlatego ja pytałem się, a już nie będziemy zmieniać, bo się zapętli i będzie chłopak. Ten drugi to jest 4, on go wyrzucił w powietrze. Ale tu, no to ty tak. Tak, 14, jest 11-0. Tak. Na koniec, bo tam czy za 2, czy za 4. Nie, jeszcze 9 by było. 9-1. Nie, 9-1. No to na macie B zwyciężył Krzysztof Grzybek, tym samym zdobywając tytuł mistrza Polski w kategorii 62 kg, mistrza Polski weteran. Szanowni Państwo, my przechodzimy do kategorii 78 kg, grupa wiekowa A do 49 lat. Paweł Mróz, Polska, Zbigniew Polska. Przygotują się Robert Mierniczek, Polska, Maciej Świtalski, Polska. Mróz, Nowak. Nie, to jest... A, no właśnie się tak. Yeah.
99. Pójdziesz na matę? Koniec walki na macie C. Brązowy medal zdobywa Ibrahim Zanukajew. Kawkaz Warszawa, brawo dla Bartka Kica za naprawdę ładną walkę. Kategoria 79 kg. Dwie walki nas czekają. Walki o medale brązowe. Andrzej Szczyniaga, Wschód Białystok kontra Kacper Szplit, ZKS Stal Rzeszów. To walka pierwsza, przygotują się Hubert Kołady, teraz czysta Szymon Dziewit, Centrum Sportu i Rekreacji Staszów. Koniec walki na macie C. Zwyciężył Andrzej Szczyniaga. Wschód Białystok. Na matę zapraszamy Huberta Kołady, a teraz zestaw Szymona Dziewita.
Centrum Statów. Przygotują się zawodnicy kategorii 74 kg. Damian Sinka, Czarny Połaniec, Michał Jóźwik, MOSM Tychy. Na macie B złoty medal w kategorii 78 kg walczyła Anna Murus, Polska. Przed nami walka finałowa kategorii 100 kg. Kostium czerwony Robert Mierniczek, w kostiumie niebieskim Maciej Świtalski. Przygotują się zawodnicy kategorii 88 kg. Arkadiusz Kula, Polska, Andrzej Filar, Polska. Oczywiście, walka finałowa kategorii 100 kg, styl klasyczny, grupa biegowa A. Robert Mierniczek, Polska, Krzysztof Kruczyła Mysłowice. Przeciwnikiem zaś jego będzie Maciej Świtalski. Maciej Świtalski, kostium niebieski, zapraszamy do walki na macie B. Na macie drugiej z powodu kontuzji przeciwnika zwyciężył Andrzej Filak. Na matę zapraszamy Artur Bednarz, Polska, i Przemysław Sadowski, Polska. Bednarz, tak?
Tak, Bednarz i Sadowski. Ile było? No, mniej więcej. 30. 3:30. Nie. O, co nagrywanie leci, ale chyba leci. No macie C, pan sędzia Mariusz Mukarka odgwizduje. Tuż, a zwycięzcą zostaje Michał Luźwik. Tym samym on zdobywa brązowy medal, pierwszy brązowy medal w kategorii 74 kg. Przed nami walka o drugi brązowy medal tej kategorii. W kostiumie czerwonym Bartłomiej Rybczyński, lotnik Wrocław. W kostiumie niebieskim Michał Dulski, Agros Żary. A przygotują się zawodnicy kategorii 70 kg. Kacper Golec, Krasnystaw. I zakataje w wschód Białystok. Mata C, zwycięża, zdobywając medal brązowy, Bartłomiej Rybczyński, lotnik Wrocław. Kategoria 70 kg, dwie walki o medal brązowy, Kacper Golec, Krasnystaw i Zakatajew, wschód Białystok. Przygotują się Mateusz Karasiński, technik Świdnin, Jakub Raptowski, Krasnystaw. Thank you.
Jeszcze raz Kacper Golec, Krasny Staw, Isaka Tajew, Wschód Białystok. Zapraszamy Matacel. Przygotuje się Mateusz Karasiński, technik Świdwin, Jakub Radkowski, Krasny Staw. Brązowy medal w kategorii 70 kg wywalczył Kacper Golec, MKS, Krasny Staw. Mateusz Karasiński, technik Świdwin, Jakub Radkowski, Krasny Staw, zapraszamy na mapę. Przygotują się zawodnicy kategorii 125 kg. Marcin Spalik, Tercza Środowielkopolska, Jakub Czerczak, Slawia Roda Śląska. Yeah.
jak to, bo tutaj nie... Która teraz? KB110, no to może tu być? Bo to by, no albo tu, albo no, no to jesteśmy tu. To tu jest ile? Kurczę. Łanie w szczepionkę. Cztery niebieskie. Cztery? Albo dwa i dwa. Na to samo wychodzi. Kolejne dwa. Wózek jeszcze czas. Jeszcze jeden. O, stop! 10? Tak, 8-0, no bo to jest klasyczny miast 8-0. Okej, dobra. Koniec walki na Macie B. Sławomir Dus, Polska! Kategoria 110 kg, tyle, że grupa wiekowa A, czyli do 49 lat, kostiumie czerwonym Krzysztof Domarus, kostiumie niebieskim Artur Kazimierczyk. Przygotują się zawodnicy kategorii 62 kg Jacek Uśmierek oraz Mirosław Wolniewicz. Tak.
nie wytrzyma drugiej rundy. Tam jeszcze jest układnik, jeszcze Sławek może wygrać. Sławek rzucił, no i teraz jak tamten tego położy na plecy, to Sławek może być pierwszy. To może tak. Norbert! I Andrzej ma wejść. Norbert! 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 Klasyczny jest jak jedno ustalnicie, to jest przerwany w głowie. Nie ma. To pierwsze to jest tak zwane, jak ty z nimi rozmawiasz. Upominasz, pokazujesz ręką i wtedy pokazujesz pasywność. Pokazujesz kierownikowi, co sugeruje swoją sugestię. Koniec walki na macie C zwyciężył Jakub Czerczak z Sławiana. Kategoria 72 kg, mata C, Zuzanna Traus, Gryf, Wojnowo, Olivia Gregorska, Master Łódź. Zorganizowane. Ktoś się zdenerwował. Dawaj wózki! Tylni! Krzysiek zapłacił za 3-1 jest 3. Andrzej idzie. Ja daję specjalnie żeby ten kateł. Idziecie według wózek po kolei. A jak lepiej, idziecie do mnie. Dzielnika słyszałeś z pisem. Jest z pisem. Układ. Jest pisem. A, słuchaj, ostatnią rundę zostawiamy na już. Ostatnią.
Tania, u nas daje na już. Słuchaj, to jest tu twoją. Sekunda. A ja, nic, stop! Powiedz, żeby mózgą nie robił. Złota medal w kategorii 110 kg grupa wiekowa A, wybawczy Krzysztof Domarus. Zapis 3-1, nie? Kategoria 62 kg grupa wiekowa B, Jacek Kuśmiewski, Polska, Mirosław Wolniewicz, Polska. Przygotują się Daniel Lipiuk, Ukraina, Paweł Zagórski, Polska. Nie, ja tam chodzę. To nie ktoś tam za mnie. No proszę. Trzy dziadki. Dwa czerwone, tak jest. I kolejne dwa czerwone. Krótko. Jak weź tam powiedz właśnie, bo po prostu tego, że się będziecie wynają jeszcze w taki soleje. A ile macie wal zostało? No zobacz. To nie wiadomo, czy tam jeszcze coś tu wyjdzie. Daj, weź pewnie, żeby coś tam się zjadło. Andrzeja. Andrzeja. Andrzej!
Aha, to chyba jest, nie? Tego, nie? Tam z tego. Z Krotoszyna. No jest, należy. No. Może być to jest jego ojciec. Albo... Albo dziadek. Albo brachol. Co nie można? Nie można przyrzucić, bo coś systemowo, coś tam. Ale warszawianka może. Zastrzeli chyba. Nie da rady. Podobno tutaj najmocniejszy skład jest na tej macie i chcą, żebyś najpierw się rozstrzygnął. Przegrywa w tym momencie. Ktoś rzucił straszeniem na wejście do mura i wtedy. Do murka, no. Albo nurkiem właśnie. Nurkiem bądź obejście. Albo płetwem. Tak. Czerwony. 3-1? Tak, 3-1. Złoty medal na macie B wywalczy Mikhailo Nynykiuk, Ukraina. Kolejna walka odbędzie się w kategorii 88 kg. Jerzy Sekura, Polska, Janusz Lisiecki, Polska. Przygotują się Arkadiusz Kula, Przemysław Sadowski. Uwaga, komunikat sędziego głównego. Wszyscy juniorzy, którzy w dniu jutrzejszym toczyć będą swoje walki, zapraszamy na wagę. Mogą się zgłosić już na wagę, tradycyjnie w rogu sali na parterze przy wejściu na korytarz. Wszyscy juniorzy, którzy już chcieliby mieć problem wagi z głowy, zapraszamy. Waga już się rozpoczyna. Juniorów, nie? To już nie powinni skoczyli zwalczyć.
Czek, osiądziesz po tej walce, bo ja tutaj zasypiam sobie. Jestem trzeci tydzień na zawodach. Ja wiem, że też. Ja już będę teraz to cały październik. Ale właśnie tak, ja też coś pisałem. Ja wiem, że... Znaczy nie, chodzi o to, że tam suweren sobie skończy. Pierwszy, drugi, trzeci. Tak, ale tam chyba będzie mam drugi. A ja... Jakiś duży pod niego. Znaczy on tam ma, tam ma trochę lepszą kasę jak taki, nie? Jak ja bym miał. No, z tego 55. 55 chyba. 55 i obie. Gdzie jest? Dwie stówki? Czerwony. To nie cenię 5 znakowych. Płaci kurwa. Albo z pierwszą klasą wioskową. To nie wiem. No to tak samo. Dam znać już, dobra? Nie. Ja ci powiem, ja ci... Może bym go tam wiesz na kolię. Nie, tam ja nic nie chcę. Parę złotych benzyny. Szanowni Państwo, ja tylko przypominam, że w dniu jutrzejszym rozpoczynamy walki o godzinie 10. Poprawka, nie tak jak w komunikacie, w godzina 9. Zaczynamy o godzinie 10. Oficjalny komunikat sędziego głównego i organizatora dzisiejszego. Początek walk, godzina 10. Koniec pojedynku, zwycięzcą zostaje Jerzy Sekura. Tym samym on zdobywa złoty medal w kategorii 88 kg. Kolejna walka w kategorii 88 kg, ale grupa wiekowa A do 49 lat. Arkadiusz Kula kontra Przemysław Sadowski, przygotował się Artur Bednarz Polska, Andrzej Kielak Polska. Zapraszamy Przemysława Sadowskiego na matę, ogłoszenie wyniku z powodu kontuzji przeciwnika. Zwycięża Przemysław Sadowski, Polska. Zapraszamy teraz do kolejnego starcia Artura Bednarza oraz Andrzeja Filaka.
Przygotują się zawodnicy kategorii 78 kg. Anatolij Soroka, Ukraina, Konstantin Kemał, Białoruś. Przygotują się, a później Mirosław Rzeczyński i Lech Szczęścia. Zwyciężył Andrzej Filak, Polska, przy czym powodu tego zwycięstwa nie znał, chyba poddanie. Tak. Na matę prosimy zawodników kategorii 78 kg, Anatolij Soroka, Ukraina, Konstantin Kemał, Białoruś. Przygotował się Mirosław Rzeczyński, Lech Szczęścia. I kolejna informacja dla weteranów, dla odwoli. Po zakończeniu walk rozpoczynamy od razu ceremonię dekoracji. Powinno być szybko. Nie, ten fotel też, ten Białorusi nie jest taki, a to tam jest też. Przez położenie na łopatki zwyciężył Konstantin Kemał, Białoruś. Mirosław Rzeczyński kontra Lech Szczęścia. Zapraszamy na mapę. Przygotują się do ostatniej walki w dniu dzisiejszym. Zawodnicy kategorii 110 kg Jacek Sidorowicz i Włodzimierz Osobski. Tak, ogłosić. Mirosław Rzeczyński, Lech Szczęścia. Z powodu Poznania zwycięża Lech Szczęścia, Polska i przed nami zostaje ostatnia walka. W dniu dzisiejszym wystąpią w niej zawodnicy kategorii 110 kg. Jacek Sidorowicz i Włodzimierz Osowski. Come back.
On idzie ze mną, nie? Ładowarkę ci położyłem kotek. Jeszcze nie mogę. Thank you.